Oczywiście czas najnowszych faktów w RMF FM, a te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Odnotowany, potwierdzony pierwszy w województwie małopolskim przypadek zakażenia legionellą. Na Podkarpaciu takich przypadków jest ponad 140. Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dziś Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Pod lupą faktów także numer alarmowy 112. Mamy również aktualne informacje dla kierowców z A4. Zaczynamy. Jest 8 w Rzeszowie, zatem właśnie powinno rozpoczynać się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie rosnącej liczby zakażeń legionellą. Na Podkarpaciu potwierdzono już 143 przypadki, 8 osób, przypominamy, zmarło. Najwięcej osób zakażonych bakterią mieszka w Rzeszowie, a dzisiaj mają być znane wyniki badania próbek wody pobranych z miejskiego wodociągu. W stolicy Podkarpacia jest nasz wóz satelitarny. Ponownie w porannych faktach łączymy się z Marcinem Buczkiem. Jestem. Ile próbek wody, przypomnijmy, zostało przebadanych? To było kilkadziesiąt próbek. Pobrano je w różnych miejscach. Jak mówi mi dziś jedna z mieszkanek Rzeszowa, tu w mieście z niecierpliwością czekają na ogłoszenie wyników tych badań. Czekamy na to, skąd ta bakteria. To ważna informacja dla pani? Bardzo ważna. Bardzo, bo dzieci, mamy wnuki, kompanie. No wiadomo, mycie rączek. To w tej chwili już czuć ten chlor. W sobotę rozpoczęła się tu dezynfekcja miejskiej sieci wodociągowej. Najpierw znacząco zwiększono ilość chloru, a wczoraj po południu zaczęło się płukanie sieci. Dłuższe połączenie z numerem alarmowym 112. I niewykluczone, że nasze zgłoszenie odbierze operator na drugim końcu Polski. Wszystko przez pilnie zorganizowane szkolenia i egzaminy operatorów, które były zawieszone na czas pandemii. I teraz część operatorów musi uzyskać niezbędne nowe certyfikaty. W faktach z tymi informacjami nasz dziennikarz Mariusz Piekarski. Mariuszu, zatem ilu osób dotyczy ten problem? To wszyscy nowi operatorzy, którzy przyszli do pracy tuż przed lub w trakcie pandemii. To nawet 400 osób, czyli więcej niż 1/3 wszystkich operatorów numeru alarmowego w kraju. Powinni uzyskać certyfikat poprzedzony szkoleniem, ale stan epidemii zawiesił ten wymóg. Teraz jest czas do 28 września, by każdy operator miał za sobą szkolenie i egzamin. Problem w tym, że operatorów jest mało, są braki w grafikach i wystarczy, że choćby kilka osób z danego centrum powiadamiania wypada z grafiku na czas szkolenia i egzaminu i nie ma ich kim zastąpić. Nie, no robimy stosowne szkolenia. Ale nie zdążycie do 28 września. Damy radę. Przekonywał mnie wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. Według niego problemu nie ma, ale według operatorów po pierwsze resort poszedł na skrót i kurs w Krajowym Centrum Szkoleniowym zastąpiono szkoleniem online, a po drugie przez egzaminacyjny sprint, by zdążyć do końca września. W ostatnich dniach wydłuża się czas oczekiwania na połączenie z operatorami, bo chwilami nawet 1/3 połączeń alarmowych odbierana jest w zupełnie innym regionie kraju, w tak zwanej dyspozytorni zastępującej. Sprawdzimy, jak pracują centra powiadamiania ratunkowego. Odwiedzimy m.in. to największe, działające w Katowicach. A teraz pilna, potwierdzona informacja z gorącej linii RMF FM. Chodzi o Małopolskę. Trzy samochody zderzyły się na autostradzie A4 na wysokości węzła Targowisko. No i w tej chwili utrudnienia są na pasach w stronę Krakowa. Ostrzegamy. Czas na rozmowę w faktach RMF FM. Witamy Piotra Selaka i jego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry, a gościem RMF FM jest Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, co się dzieje na kolei? Coś się dzieje niepokojącego? Na pewno mamy do czynienia od paru dni z incydentami. Te incydenty są badane przez odpowiednie służby, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przez policję. W jednym z tych przypadków są pierwsze zatrzymania i odpowiednie służby monitorują sytuację i będą także reagowały na kolejne tego typu sytuacje. Jak pan mówi o tych kolejnych pierwszych zatrzymaniach, to pan myśli o tych zatrzymanych przez policję w Białymstoku, tak? O tych dwóch panach, którzy wysyłali sygnał Radio Stop. Macie, to jest zatrzymanie przez policję czy przez ABW? Przez służby, które zajmują się tą sprawą. Tak jak powiedziałem, tutaj policja współpracuje z ABW w tej sprawie. A coś wiemy o tych panach więcej? Panie redaktorze, wszelkie informacje dotyczące prowadzonych śledztw będzie przekazywała prokurator. Czy ministerstwo albo czy służby łączą te wszystkie sprawy? Mamy od 19 sierpnia do 25 co najmniej 6 incydentów na kolei, dość nieprzypadkowe. To są nieprzypadkowe zdarzenia, pana zdaniem? W moim przekonaniu na pewno zbliżają się wybory parlamentarne. Mamy sytuację także związaną z wojną za naszą granicą. A co wybory parlamentarne mają do zdarzeń na kolei? Taka pewnego rodzaju destabilizacja. Na całym świecie w takiej sytuacji, powiedzmy sobie też w XXI wieku, zdarzają się różnego rodzaju incydenty mające charakter czy to cyberataków. To akurat nie są cyberataki, bo to jest ingerencja w system kolejowy. I myślę, że wie pan, musimy się przyzwyczaić do tego, że tego typu incydenty będą miały zdarzały. Ale jakiś związek tylko incydenty na kolei, a wybory parlamentarne? Wie pan, ja mam takie przekonanie, że w pewnym
w takim czasie przedwyborczym na całym świecie pojawiają się różnego rodzaju incydenty, które mają wpływać na różnego rodzaju sytuację taką rozchwiania przedwyborczego. To kto za tym stoi, Rosjanie? Czy to akurat w tej, powiedzmy wprost, odpowiednie służby to badają? Kto za tym stoi. I wie pan co? I jestem przekonany, że także w tym okresie przedwyborczym mogą tego typu sytuacje się zdarzać. Tu mamy do czynienia z ingerencją w system PKP. Są procedury. Procedury zadziałały. Nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa na kolei i myślę, że to jest najważniejsze dzisiaj, że odpowiednie procedury zadziałały, a odpowiednie służby zajmujące się tymi sprawami będą poszukiwały tych, którzy te incydenty sprowokowali. Panie ministrze, ma pan wyniki badań dotyczących legionellozy, jeśli chodzi o województwo podkarpackie i małopolskie? Rozmawiałem dzisiaj rano z wojewodą podkarpacką, z wojewodą małopolskim. Na Podkarpaciu, w Rzeszowie czekają dzisiaj na wyniki badań. Jeszcze ich nie ma. Mamy dwa województwa, w którym pojawił się ten problem. Czy będzie ogólnokrajowy sztab w związku z tym? Na razie są to problemy o charakterze lokalnym. My to bardzo mocno obserwujemy. Jesteśmy w kontakcie z wojewodami, którzy koordynują sztaby tam na miejscu. To jest kwestia też związana z naszym klimatem, ze środowiskiem, z temperaturą w tej chwili, która jest w ostatnich tygodniach. Osoby, które się na tym znają... Ale nie chce pan chyba powiedzieć, że to normalne. Osoby, które się na tym znają, twierdzą, że takie sytuacje mogą mieć miejsce w związku z sytuacją środowiskową, że w wodociągach ma prawo taka sytuacja punktowo, lokalnie się pojawiać. Rok temu normalną sytuacją też nie była złota alga, w tym roku jej nie ma. Mówię o Odrze, tak? To też była sytuacja związana z sytuacją środowiskową, z klimatem. Tutaj mamy takie przypadki, my je monitorujemy, wojewodowie koordynują pracę. Wodociągi, przypomnę, to kwestie miejskie i tutaj odpowiednie służby pracują, żeby to wyjaśnić. Więcej powiemy na ten temat oczywiście w naszej internetowej części naszej rozmowy. Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był gościem radia RMF FM. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A my oczywiście kontynuujemy naszą rozmowę z ministrem Szefernakerem w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych na rmf24.pl oczywiście. Czy, jak mówi opozycja, Jarosław Kaczyński ucieka z Warszawy, bojąc się pojedynku z Donaldem Tuskiem w wyborach parlamentarnych? Panie redaktorze, my zgodnie z pewną strategią, którą przyjęliśmy jako sztab, mamy rozpisany kalendarz działań i listy Prawa i Sprawiedliwości zgodnie z planem będą zaprezentowane na przełomie sierpnia i września. No nie, ale te Jarosław Kaczyński nie zostały... sam już powiedział, że nie będzie startował z Warszawy. I Jarosław Kaczyński powiedział, że podporządkuje się interesom partii i środowiska politycznego, że wystartuje tam, gdzie ten interes będzie najważniejszy. No ale to przecież sam wyznacza interesy partii, ale Jarosław Kaczyński, ale, prawda? Nie, to Donald Tusk wyznacza interesy Platformy. A Jarosław Kaczyński nie rządzi Prawem i Sprawiedliwością? Bo przede wszystkim, tak jak powiedziałem, będzie kierownictwo partii. W tej chwili trwają rozmowy na temat list, trwają dyskusje z lokalnymi, lokalne struktury rekomendowały pewne działania i na przełomie sierpnia i września, czyli już niedługo, za parę dni, te listy zostaną przedstawione. Panie ministrze, ale poważnie mówiąc, lokalne struktury, ja cały czas poważnie lokalnie struktury nie są nic w stanie narzucić Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zgodzimy się co do tego. Przede wszystkim mamy komitet polityczny. Komitet i polityczny. Szefem partii jest Jarosław Kaczyński. I to Jarosław Kaczyński zdecyduje o tym, kto gdzie będzie startował. Przewodniczy komitetu. Kto gdzie będzie startował. I to on zdecyduje, gdzie on sam będzie startował. Zgadza się pan z tym? Panie redaktorze, przede wszystkim analizujemy to w tej chwili. Jako a nie zgadza się pan z tym, że Jarosław Kaczyński zdecyduje, gdzie będzie startował? Oczywiście, tak. Oczywiście musi zdecydować o tym, gdzie chce startować również, no ale musi być to związane także z interesem Prawa i Sprawiedliwości, o czym sam prezes powiedział. Boi się rywalizacji z Donaldem Tuskiem, dlatego nie chce startować z Warszawy? Tak mówi opozycja. Panie redaktorze, nie ma decyzji jeszcze co do tego, w którym okręgu poszczególni kandydaci będą startować. My chcemy, żeby to były bardzo mocne listy. Jestem przekonany, że jak opublikujemy te listy, to opinia publiczna przyzna rację, że my pracowaliśmy nad tym po to, żeby te listy były bardzo mocne. Mamy wielu ministrów, którzy nie pełnią dzisiaj funkcji parlamentarnych, a będą szli w wyborach. Mamy wiele osób o znanych nazwiskach, które będą walczyły o mandaty. To będą bardzo mocne listy, a żeby one były mocne, to też niektóre osoby, nasi liderzy wystartują w takich miejscach, żeby móc, proszę mi dać dokończyć, tak, żeby móc zdobyć jak najwięcej mandatów. Dobrze. To znaczy, wie pan, badania wskazują na to, że są okręgi, w których Prawo i Sprawiedliwość może stracić mandaty i my musimy zrobić wszystko, żeby nie tracić mandatów, tylko zyskać mandaty. Ja chciałem zapytać o konkret. Tak. Czy Jarosław Kaczyński może jeszcze wystartować z Warszawy? Konkret w sprawach list będzie na przełomie sierpnia i września za parę dni. Ale to pan to wie, czy pan tego nie może powiedzieć? Panie redaktorze, o
od tego jest kierownictwo partii, żeby podejmować ostateczne decyzje i formować opinię publiczną. A pan będzie startował? Ja zadeklarowałem chęć startu. No, ale tak jak do tej pory w okręgu koszalińskim. Jestem posłem już dwie kadencje z okręgu koszalińskiego. Zresztą przyjechałem wczoraj wieczorem do Warszawy z Koszalina, żeby móc wziąć udział w dzisiejszym programie. Pociągiem pan jechał? Jechałem samochodem. Natomiast zastanawiam się, czy chęć szczera wystarczy, panie ministrze. Panie redaktorze, to już będą decyzje kierownictwa partii. A widzi pan, czyli jednak partia zdecyduje. Natomiast nie, czy Jarosław Kaczyński zdecyduje? Panie redaktorze, naturalne jest to, że wiele decyzji jest podejmowanych w oparciu o pewnego rodzaju rekomendacje. Szefem partii jest Jarosław Kaczyński. To jest naturalne, że podejmuje decyzje, ale tak jak powiedziałem, z wyjątkiem siebie. Każda partia ma statut, każda partia ma procedury. W ramach tych procedur, które są w Prawie i Sprawiedliwości, komitet polityczny ostatecznie podejmie decyzję. A kto podejmie decyzję w sprawie ministra, pańskiego kolegi z ministerstwa, ministra Macieja Wąsika? A w jakiej sprawie? Nie uważa pan, że powinien ponieść konsekwencje za to, co się wydarzyło w Sarnowej Górze? Panie redaktorze, a jaki jest związek przyczynowo-skutkowy między obecnością w Sarnowej Górze pana ministra Wąsika, a incydentem, który miał miejsce przy starcie helikoptera? Pomogłem załatwić helikopter wójtowi Sarnowej Góry. To jest taki związek przyczynowo-skutkowy. I w konsekwencji tego, że taka pomoc miała miejsce, rozumiem, przy starcie helikoptera, który przyleciał tam na miejsce po to, żeby stać, żeby mieszkańcy mogli w czasie... Stać czy latać? On miał tam stać. W czasie pikniku wojskowego, militarnego, przylatuje Black Hawk, zostaje na miejscu, przez parę godzin jest na miejscu, jest obserwowany i odlatuje. I tak to miało wyglądać. A uważa pan, że warto powiedzieć teraz, bo widzę, że też nie do końca pan miał tego świadomość, że on miał tam tylko stać. I w czasie, kiedy odchodził stamtąd, w czasie, kiedy wystartował, doszło do incydentu. Doszło do incydentu, który jest badany w tej chwili przez służby, które się zajmują tym na co dzień, przez ekspertów. Ja nie wiem, czego skutkiem była sytuacja, która miała miejsce tam na miejscu. Być może to są kwestie związane z pogodą, bo nie wiem, jakie warunki pogodowe tam były, że doszło do tej sytuacji. Być może to jest kwestia związana z jakimś błędem. Być może to jest kwestia związana jeszcze z czymś innym. Odpowiedzialny za to, czy nie ma, panie ministrze? No wprost. Panie redaktorze, wielokrotnie, codziennie helikoptery startują i lądują. Na piknikach? Policyjne helikoptery wielokrotnie lądują na piknikach? Ja nie pamiętam takich przypadków. Nie, panie redaktorze, w wielu miejscach tam były na przykład także leopardy. No są tego typu w Polsce, w te wakacje odbyło się setki różnego rodzaju pikników militarnych. Wie pan co, leopardy, na szczęście mogą być pojawiać. W koszarach. Na szczęście mogą się czasami pojawić na pikniku. Ale policyjny śmigłowiec to akurat powinien... Ma trochę roboty. Panie redaktorze, gdyby ten śmigłowiec był potrzebny gdzie indziej, to na pewno by nie był na pikniku. No ale... Tego typu sprzęt jest również pokazywany na różnego rodzaju piknikach i start tego helikoptera i to, że doszło do incydentu podczas startu, powtarzam, nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego z tym, kto uczestniczył, czy kto wspierał to. Wie pan, ja podam panu przykład. Wie pan, że patronat honorowy nad tym piknikiem militarnym miał marszałek województwa mazowieckiego z PSL-u, pan Struzik. I pytanie, czy to, że on wziął patronat nad tym piknikiem, to nie powoduje też to, że on powinien być o to Struzik, odpytany? Czy pan Struzik nie mówił tego, że pomógł załatwić śmigłowiec? A tak powiedział wprost minister Wąsik, prawda? A teraz jeszcze jedno pytanie. Kto nadzoruje policję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji? My mamy podział kompetencji. I robi to minister Wąsik. A pana zaskoczę, ponieważ policję nadzoruje pan minister Kamiński. Czy bezpośrednio? Czyli tak. Minister Wąsik też nie odpowiada za to, co się wydarzyło? Nie pomógł tego załatwić nie, w ogóle? Nie, panie redaktorze, pan minister Kamiński nadzoruje, mamy podział kompetencji. To jest naturalne, że pan minister Wąsik na przykład nadzoruje Straż Pożarną w ramach podziału kompetencji. Ja mam nadzór nad wojewodami. To może sprawa nie jest poważniejsza. Od odpowiedzialności. To może sprawa jest poważniejsza, może minister Kamiński powinien za to jakoś odpowiedzieć. Panie redaktorze, proszę nie żartować. Naprawdę, ja nie żartuję, pytam się śmiertelnie poważnie. Rozumiem, że w trakcie sytuacji startu helikoptera dochodzi do pewnego incydentu. Powtarzam, to nie był pokaz.
To nie był pokaz, to był start helikoptera. Doszło w trakcie startu helikoptera do pewnego incydentu i teraz pan łączy to z obecnością... Ze strachem ludzi, pan łączy to z jakimś... Z tym, że winę za to ponosi minister. No, znaczy ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, że ten śmigłowiec się tam pojawił. Idzie pan jeszcze dużo dalej, mówiąc o panu ministrze Kamińskim, to znaczy absolutny, to jest, panie redaktorze, nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego, powtórzę, w związku ze startem helikoptera, z procedurą startu helikoptera i incydentem, który miał miejsce przy starcie, a jakąkolwiek decyzją polityczną. To, przepraszam bardzo, czy któryś z polityków tam siedział w tym helikopterze, czy któryś z polityków wtedy to byłby absolutny skandal. Mówimy o tym, że helikopter przyleciał, wylądował i w czasie startu doszło do incydentu, który jest wyjaśniany. I ani pan, ani ja nie jesteśmy ekspertami, jeżeli chodzi o kwestie związane z helikopterami i pewnie ciężko, żebyśmy w tej chwili daleko idące wnioski wyciągali z tej sprawy. Wie pan co, Marek Opioła kiedyś wykorzystał policyjnego Black Hawka i w konsekwencji również do swojego spotu wyborczego, tylko i wyłącznie. No i w konsekwencji został zdymisjonowany ze stanowiska szefa Komisji do Spraw Służb Specjalnych. A minister Wąsik się nagrywał spot wyborczy Black Hawku? Nie, no ale nie. Zupełnym przypadkiem akurat kandyduje z tego okręgu, wie pan? Panie redaktorze, czy ma kandydować z tego okręgu? Powtarzam, że był piknik militarny, powtarzam. Był sprzęt również z innych służb mundurowych, i w związku z tym takie sprzęty są ściągane na tego typu wydarzenia. To jest bardzo naturalne, to jest normalne i nie widzę tutaj żadnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy, powtarzam, incydentem w trakcie startu helikoptera, już po całym pikniku, start helikoptera, a rolą tutaj jakiegokolwiek polityka w tej sprawie. Panie ministrze, ile do tej pory... uchodźcy z Ukrainy, ile kosztowali Polskę? Czyli inaczej, ile Polska, może inaczej, źle sformułowałem to pytanie, bardzo przepraszam. Ile my musieliśmy zapłacić za to, że, mamy uchodźców, przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy? Myślę, że czas podsumowań jeszcze przed nami w tej sprawie. Przede wszystkim ze względu na to także, że to jest wyjątkowa migracja. Migracja, gdzie wiele osób podjęło pracę, gdzie te osoby płacą w Polsce podatki, gdzie te osoby w Polsce legalnie funkcjonują, odprowadzają stosowne składki. W związku z tym bilans całej tej sytuacji związanej z napływem uchodźców do Polski, to myślę, że to jest jeszcze kwestia pewnych podsumowań. Ja dzisiaj konkretnych liczb tu panu nie podam związanych właśnie, bo mówię, to by trzeba było dużo szerzej skomentować, jeżeli chodzi o kwestie związane z pomocą, ale także kwestie związane z tym, jak wygląda sytuacja także podatkowa osób, które tutaj podjęły pracę. Przypomnę, ja wielokrotnie rozmawiałem z różnymi instytucjami międzynarodowymi. Jest to wyjątkowa migracja. Z jednej strony w dużej mierze kobiet z dziećmi, z drugiej strony osób, które tutaj podejmują pracę i chcą w miarę normalnie żyć. Ja pytam o to, broń Boże, żeby nie wyliczać i nie kosztów, ile Polska musiała, czy z konieczności musiała wydać, żeby przyjąć gości z Ukrainy, ale bardziej chodzi mi o to, jaka jest pomoc Unii Europejskiej w tej sprawie. Ile dostaliśmy pieniędzy? Za mało. Na pewno. Ile dostaliśmy? Za mało. Otrzymaliśmy środków takich konkretnych jako polski rząd na pomoc uchodźcom, które są środkami dodatkowymi. Otrzymaliśmy około miliarda złotych. To teraz. W euro. Około miliarda złotych. To jest około 200 milionów euro. A to ta informacja z października, gdzie nawet na stronie pańskiego resortu mamy informację, że z Unii Europejskiej dostaliśmy ile? 700, tak? 700 milionów? Bo to była pierwsza transa, 700 milionów złotych, a później było 250 milionów złotych, czyli razem około miliarda. A zapowiedź Komisji Europejskiej, że będą kolejne kredyty, że będą pieniądze z Funduszu Spójności, że fundusze pokowidowe, ile wzięliśmy z tych pieniędzy? Przecież to jest 2 miliardy euro tak naprawdę. Ale to jest na pomoc Ukrainie? Między innymi na pomoc Ukrainie, tak. Na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Tak mówi Komisja Europejska. Panie redaktorze, ja mówię o dodatkowych środkach. Wielokrotnie Komisja Europejska uruchomiała przy poprzednich kryzysach uchodźczych dodatkowe środki na pomoc uchodźcom wojennym i w tej chwili, jeżeli chodzi o ten kryzys, trwa już półtora roku, tak?
i w ciągu półtora roku zapadły takie konkretne decyzje, że my musieliśmy od 24 lutego od razu pracować. My nie mieliśmy czasu na to, żeby się zastanawiać, prawda? Mhm. Wie pan, jak chcemy opowiedzieć o tym, ja bardzo chętnie opowiem, jak wyglądały te pierwsze dni i to, że nie było żadnych decyzji Zachodu pomocowych dla Polski, a my, Polacy, się nie zastanawiali na to, czy dostaną pieniądze, czy nie dostaną pieniądze. Ale Komisja Europejska mówi, są pieniądze w funduszach pokovidowych, dlaczego my ich nie bierzemy? Panie redaktorze, ja jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji mogę się odnosić do tych środków, które możemy otrzymywać jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. No, ale pan nadzoruje sprawę również uchodźców, tak, prawda? Tak. To dlaczego? To kto w takim razie powinien decydować o tych pieniądzach? Informuję pana, że dodatkowych środków na pomoc uchodźcom otrzymaliśmy do tej pory około miliarda. Nie, otrzymaliśmy, ale możemy otrzymać. Miliarda złotych. Możemy otrzymać. Tylko pytanie, dlaczego ich nie bierzemy z Komisji Europejskiej? Panie redaktorze, gwarantuję panu także, że z tych poprzednich środków, z poprzednich budżetów, jeżeli mogliśmy otrzymać środki pomocowe, jeżeli będziemy mogli także otrzymywać, to będziemy o te środki występować. No ale Fundusz Spójności, nie do końca wykorzystaliśmy pieniądze z Funduszu Spójności. Cały czas są pieniądze. Dlaczego z tych pieniędzy nie korzystamy? Panie redaktorze, zadaj mi pan bardzo szczegółowe pytania dotyczące funduszy, którymi ja się na co dzień nie zajmuję. Rozumiem. Ale więc ciężko się, mi, się tym ciężko zająć. Jest ministerstwo, które się zajmuje, Ministerstwo Funduszy Europejskich. I to oni decydują o pieniądzach dla uchodźców. I wie pan z Ukrainy, co? I jeżeli chodzi o środki, które pozostały z jakiejś niewydane z innych funduszy, to ja takiej wiedzy dzisiaj, w dzisiejszym programie tutaj na bieżąco nie mam, ze względu na to, że się na co dzień nie zajmuję. No ale muszę panu powiedzieć, że na pewno środki, które są możliwe do pozyskania, będziemy wykorzystywać. Zresztą Polska jest liderem, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. W związku z tym my te środki staramy się wykorzystywać. Z wyjątkiem KPO oczywiście, prawda? Ale jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystywania środków, które są Polsce przydzielone. Te środki jeszcze nie zostały Polsce przydzielone. Czy mur na granicy z Białorusią działa? Zapora, bo to jest i ta fizyczna, i ta elektroniczna, odnosi takie skutki, jakie były zamierzone na granicy z Białorusią. Czytam w Rzeczpospolitej. W ciągu niespełna 5 miesięcy tego roku, do 21 maja, na granicy z Niemcami funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 282 migrantów, podczas kiedy w tym samym okresie roku ubiegłego 110. Czyli mamy wzrost o 150% więcej. Czyli ci ludzie, mimo że stoi mur, czy zapora, jak pan nazywa to, na granicy z Białorusią, weszli do Polski w takim razie. A skąd pan wie, że to są osoby, które przeszły tym kanałem? A którędy mogą przychodzić? Przede wszystkim, po pierwsze, także są przerzucani z Białorusi osoby przez Litwę. Nie mamy na granicy z Litwą przecież punktów kontrolnych na granicy z Litwą, bo Litwa jest w Schengen, w związku z tym może być to szlak migracyjny przez Litwę, może być również szlak migracyjny z południa Europy, przez Słowację, przez Czechy, tam też nasze służby działają, wyłapują tego typu sytuacje, ale łączenie tej liczby bezpośrednio z powstaniem zapory, to również jest nadużycie, ze względu na to, że granica z Białorusią to nie jest, i zapora tam, która powstała, to nie jest jedyny szlak migracyjny w Europie, który funkcjonuje w naszym regionie Europy. Drugi szlak to z południa Europy, ale przecież nie wierzę, żeby z południa Europy przechodzili przez Polskę, żeby potem dostać się do Niemiec. Wie pan, ostatnio, nie wiem, czy pan kojarzy, był taki wypadek na Zakopiance. Tam nielegalni migranci byli z południa Europy transportowani przez Słowację i na Zakopiance bus z nielegalnymi migrantami uciekał przed Strażą Graniczną i doszło do zderzenia. W związku z tym to jest przykład, który pokazuje, że również tamtędy przez Polskę tego typu szlaki mafie próbują tworzyć. Ale niemieckie służby chcą nam zwracać tych zatrzymanych migrantów, w związku z tym to od nas to oni wyszli. Takie są, panie redaktorze, procedury, że jeżeli ktoś przychodzi z danego kraju, tak jak u nas jest, że ktoś próbuje się dostać z Białorusi, w związku z tym... No, czyli wracamy do punktu wyjścia, czyli z Białorusi się próbowali dostać, prawda? Czyli nie z Litwy, nie ze Słowacji. Nie. Ja podaję przykład, że jeżeli ktoś nielegalnie próbuje się dostać do Polski z Białorusi, to powinien wrócić tam, gdzie jest w tym państwie, czyli do Białorusi. Do pierwszego kraju Unii Europejskiej, taka jest procedura, do którego się dostał, prawda? No to, wie pan, no to jest czyli naturalne. Czyli nie Litwa, nie Słowacja, tylko Polska. Czyli przez jaką granicę przechodzą? Panie redaktorze, a
powtarzam panu, że szlaki migracyjne w naszej części Europy są z różnych stron. Niemcy oczywiście będą robić wszystko, żeby te osoby, które nielegalnie się dostają przez te szlaki, wracały do krajów, z których przybyły, ale powtarzam panu, że pomimo tego, pomimo tych sygnałów, które się pojawiają, Niemcy nie otworzyli posterunków na granicy z Polską, więc nie zdecydowali się na ten ruch. Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo.